Jakie mamy funkcje dla macierzy? Wyświetlmy tą naszą macierz, żebyśmy wiedzieli, co jest argumentem naszych funkcji. No i możemy na przykład sumować wszystkie elementy. Wszystkie elementy są równe 45. To oczywiście nie musi dotyczyć wszystkich elementów. Możemy na przykład sumować elementy z jednego wiersza, ale to będzie wówczas funkcja tak naprawdę nie dla macierzy, tylko dla wektora. Możemy, i to bardzo ważna funkcja, obliczyć transpozycję macierzy. Może na razie zakomentuję to, żebyśmy zobaczyli oryginalną macierz i macierz transponowaną. Macierz transponowana to taka, w której indeksy wierszy i kolumn zamieniane są miejscami. Czyli innymi słowy, to jest macierz, która jest odbiciem oryginalnej macierzy wzdłuż diagonali, czyli wzdłuż tej przekątnej, najdłuższej, która zaczyna się od 1,1, a kończy w tym przypadku na 3,3. Możemy sprawdzić, czy macierz jest symetryczna. Is symmetric, bez kropki tym razem, symmetric. Ta macierz nie powinna być symetryczna, no ponieważ widać, że element 2,1 jest inny niż element 1,2. Ale sprawdźmy, czy symetryczny jest iloczyn macierzy i jej transpozycji. Tak. A jaka to jest macierz? Widać, że elementy są symetryczne, to znaczy, że elementy na przykład 1,3 i 3,1 jest taki sam. Stwórzmy sobie kolejną macierz. Z odwróconą kolejnością elementów względem macierzy M. Powiedzmy, że mają być trzy kolumny, czyli będą też trzy wiersze. Zobaczmy, jak wygląda ta macierz. OK. No i policzmy iloczyn M razy M3. Co oznacza taki iloczyn? Proszę zobaczyć, że to jest tak naprawdę tylko, może wyświetlmy wszystkie M, M3 i M razy M3, że to nie jest prawdziwy iloczyn macierzy, tylko to jest macierz, która jest zbudowana z elementów, które są iloczynami odpowiednich elementów o tych samych indeksach w obu macierzach. Czyli 7 razy 7, 49, 5 razy 5, 25, 2 razy 6, 12 itd., itd. Natomiast prawdziwy iloczyn macierzy uzyskamy korzystając z operatora w procentach, czyli i wówczas uzyskamy macierz, która jest iloczynem macierzy M i M3. Przygotujmy sobie teraz macierz jednostkową, czyli taką, która ma na diagonali jedynki, a pozostałe elementy to są zera. Czyli to będzie matrix. Pierwszy wiersz. Drugi wiersz. I trzeci wiersz. Musimy jeszcze zaznaczyć, że mają być trzy kolumny. Tak jest. Dlaczego taką macierz nazywa się jednostkową? Ponieważ jeżeli pomnożymy tą macierz, czy podniesiemy do kwadratu, to tak jak jedynka, uzyskamy tą samą macierz. Ale oczywiście to nie dotyczy tylko podnoszenia jedynki do kwadratu. Możemy przemnożyć tą macierz jednostkową razy dowolną macierz. Przepraszam. I uzyskamy macierz M. Możemy ją też pomnożyć z lewej strony, czyli zrobimy tutaj M, a tutaj I i uzyskamy tą samą macierz. Dla pewności przypominam, że to jest prawdziwe mnożenie macierzy. Możliwość mnożenia macierzy otwiera oczywiście cały świat algebry macierzy, na przykład obroty. Zastanówmy się nad obrotami 2D. Weźmy jakiś wektor dwuelementowy, który będzie skierowany w kierunku Y, czyli pionowo do góry. Ach, przepraszam, nie włączyłem. OK. I spróbujmy go obrócić o kąt
ilości drugich, czyli powinien być skierowany w kierunku osi X po tym obrocie. Macierz obrotu. To jest kosinus kąt, sinus kąt i drugi wiersz, minus sinus kąt, kosinus kąt. I przemnóżmy wektor W przez macierz obrotu. Coś jest nie tak. Zapomniałem, że tam macierz ma być macierzą, to znaczy zapomniałem wskazać, że mają być dwie kolumny. W porządku. I teraz spróbujemy przemnożyć ten wektor. Tak jest. Proszę zobaczyć, dostaliśmy minus w x, jeszcze raz zrobię w, czyli mieliśmy wektor, który jest skierowany w kierunku osi y, a po przemnożeniu mamy wektor, który jest skierowany w kierunku osi minus x. Jeżeli obrócimy oryginalny wektor o pi 4, czyli o 45 stopni, muszę odnowić, i dostaniemy wektor, którego dwie współrzędne są podobne i skierowane wzdłuż linii o równaniu y równa się x. Analogicznie możemy przeprowadzić skalowanie. Powiedzmy, że chcemy pomnożyć dwukrotnie w kierunku x i zmniejszyć o połowę w kierunku y. Stwórzmy sobie macierz takiego skalowania, czyli matrix. To będzie macierz diagonalna, czyli będzie miała tylko elementy na diagonali głównej. Pierwszy element będzie równy 2, a drugi element będzie równy 0,5, czyli w pierwszym wierszu będziemy mieli 2, 0, a w drugim wierszu będziemy mieli 0,5. I musimy tym razem pamiętać, żeby wskazać, że mamy dwie kolumny i dwa wiersze. Mamy taką macierz, wyświetlmy ją i pomnóżmy wektor W przez tą macierz. To nie był najlepszy wektor, ponieważ to był wektor, który ja może użyję tego wektora tutaj, czyli nazwę go W1 i pomnożę wektor W1. Proszę zobaczyć, pierwsza współrzędna została zwiększona dwa razy, a druga współrzędna została zmniejszona dwa razy. Tak naprawdę do tworzenia macierzy diagonalnej o wiele wygodniej jest używać funkcji diag zamiast funkcji matrix, bo nie musimy podawać wszystkich elementów, a co więcej, nie musimy w ogóle podawać liczby kolumn, bo ona będzie wydedukowana z liczby elementów podanych. Czyli na przykład to da macierz diagonalną o trzech wierszach i trzech kolumnach, która ma na tej diagonali 1, 2 i 3. Możemy również użyć funkcji diag, podając tylko jedną liczbę, ale podając liczbę wierszy. To nie zadziała dla liczby kolumn, co ciekawe. Czyli powiedzmy, że chcemy mieć 3 wiersze i uzyskamy macierz 3 na 3, w której na diagonali będą same dwójki. Jeżeli nie podamy wartości, a podamy jedynie liczbę wierszy, to dostaniemy macierz jednostkową, czyli taką, która na diagonali ma jedynki. Funkcja diag służy także do wyciągnięcia diagonali z macierzy. Czyli jeżeli użyjemy diag wskazując macierz jako argument, to dostaniemy wektor, który jest na diagonali, czyli 1, 5, 9. Trójelementowy wektor z elementami z diagonali tej macierzy M. Możemy też zmienić te elementy, czyli diag M, i powiedzmy, że one mają być wszystkie równe 0. Wówczas elementy na diagonali macierzy M zostaną zmienione. Ja bym chciał jednak wrócić do tej oryginalnej macierzy, żeby pokazać jeszcze jedną funkcję, a mianowicie funkcję liczenia śladu macierzy, czyli sumy elementów na diagonali. 1 plus 5 to jest 6, plus 9, 15. Przepraszam, nie ma takiej funkcji, ale my ją zaraz zdefiniujemy.
powiemy, że funkcja PR to ma być funkcja działająca na macierzy, która oblicza sumę elementów na macierzy, czyli sumę diag M. Chyba jest dobrze. Return oczywiście to nie jest C, tylko jeszcze jeden nawias. OK, w końcu w porządku. I spróbujmy teraz użyć tej funkcji i dostajemy 15. Wróćmy jeszcze do ważnej w tym kontekście funkcji apply. Wyświetlmy jeszcze raz zawartość macierzy. I policzmy na przykład średnie dla poszczególnych wierszy, czyli M, 1, sum. Co uzyskaliśmy? Uzyskaliśmy sumy w poszczególnych wierszach, czyli 1 plus 2 plus 3 to jest 6, 4 plus 5 to jest 9 plus 6, 15, czyli 6, 15, sprawdźmy, czy taki jest wynik, 6, 15, 24. Natomiast jeżeli drugim argumentem będzie wartość 2, to uzyskamy wartości dla kolumn, to znaczy 1 plus 4 to jest 5 plus 7, 12. 2 plus 5 to jest 7 plus 8, 15. To oznacza, że w funkcji apply drugim argumentem jest numer wymiaru, po którym chcemy wykonywać kolejne operacje. Czyli jeżeli to jest jedynka, to bierzemy po kolei wszystkie wierszy, jeżeli to jest dwójka, to bierzemy po kolei wszystkie kolumny. Natomiast jeżeli chcemy trójkę, to powinniśmy użyć tablicy zamiast, która ma trzy elementy, a nie macierz dwuwymiarowy. No i tak samo jak w przypadku macierzy możemy zrobić to dla pierwszego wymiaru, dla drugiego, dla trzeciego, ale możemy też wykonać dla pierwszego i drugiego. No.